Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Czas na śniadanie po porannej porcji ćwiczeń. Mam wspaniałe ciemne pieczywo, do którego zamierzam przygotować pastę kanapkową na bazie twarogu. Będzie to pasta z makreli, suszonych pomidorów i bazylii. Coś przepysznego. Ja podam moje proporcje, aczkolwiek od czasu do czasu je zmieniam. Wy także możecie je zmienić, dodając więcej pomidorów czy więcej ziół, w zależności od tego, jakie macie upodobania smakowe. Pasta jest bardzo prosta, szybka. Przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz filmik. Zapraszam. Najpierw cebula, 2-3 półplastry. Wszystkie składniki można oczywiście posiekać nożem bardzo drobno i połączyć z pomocą widelca w jakimś głębokim talerzu. Ja wykorzystam blender elektryczny z tego względu, że pasta w takim blenderze ma wyjątkowo fajną konsystencję, jest taka gładka, kremowa, jedwabista. Jeśli szukacie czegoś takiego, to rzeczywiście rekomenduję blender. Zacznę od cebuli, drobno ją posiekam. Zbieram ją ze ścianek, tak żeby za chwileczkę dalej siekała się z pozostałymi składnikami. Teraz dwa suszone pomidory, takie z oleju. Troszkę tego oleju z zalewy może tutaj kapnąć, nic się nie stanie. Teraz ryba, dowolna. To może być ryba wędzona, ryba smażona, pieczona, która została na przykład z poprzedniego dnia. Może być także ryba z puszki, jednak w takim wypadku proponuję wziąć rybę w oleju, żeby ten sos pomidorowy czy inna zalewa nie kłóciły się z suszonymi pomidorami. Będę dawała tutaj 100 g twarogu, więc ryby daję troszkę mniej niż twarogu. Powiedzmy, że 80 g. Tak z grubsza jest posiekana. Ryba oczywiście bez ości. Ja wzięłam makrele. I teraz wspomniane wcześniej 100 g twarogu, pół z takiej standardowej kostki, twaróg dowolny, tłusty, chudy, półtłusty. Ja biorę półtłusty. I na koniec kilka listków świeżej bazylii. Ja chcę, żeby ten smak był taki dość intensywny. To znaczy mam już sprawdzone te ilości. Taka ilość bazylii odpowiada moim kubkom smakowym. Dodaję 6-7 listków. Ale jeśli chcecie, to oczywiście możecie zmienić tę ilość pod swoje upodobania. I dwie łyżki jogurtu naturalnego, kefiru, maślanki bądź w ostateczności mleka. Solić tego i doprawiać jeszcze nie będę, dopiero na samym końcu. Ryba jest słona, pomidory też mają swój smak, także przyprawy dopiero na końcu. No i teraz całość trzeba zmiksować na gładką, aksamitną pastę. Miksuję tak dość długo, żeby konsystencja odpowiadała mi. Ona może być taka bardziej rustykalna, powiedzmy z grudkami. Za chwileczkę to jeszcze przemieszam. Najpierw jednak sprawdzam smak, czy trzeba doprawić i jak to doprawić. Super, tylko odrobinka soli i solidna szczypta czarnego, świeżo mielonego pieprzu i pasta będzie gotowa. I gotowe. Wspaniały zapach. O coś takiego dokładnie mi chodziło. Na taką pastę właśnie mam ochotę na śniadanie. Przekładam ją zatem do odpowiedniego naczynia i od razu podaję z dobrym pieczywem. Cudowna. Już na stole, jak dla mnie, pasta twarogowa. To najchętniej z ciemnym, razowym pieczywem. Tak smakuje według mnie najlepiej. Sprawdzi się jednak z każdym pieczywem, dowolnym, ulubionym, także takim opieczonym w tosterze. Coś przepysznego, sycącego i jak sami widzieliście, bardzo prostego do przygotowania. Gorąco polecam, świetna sprawa na śniadanie, na podwieczorek czy na kolację. Więc ja serwuję na śniadanie, a Wam jak zawsze na koniec życzę smacznego.